Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniej, dzisiaj kolejny odcinek z gry Caravan Beast, który będziemy dodać w końcu na nowego bossa, nowego mistrza, osobnika, który będzie po prostu w kraju ognia, że tak powiem, czyli w Feral Canon City, więc do niego wchodzimy. Mamy tutaj Flazengę, czyli jakąś karynkę, która zobaczymy, co będzie chciała od nas, żeby powiedzmy z nimi zobaczyć. Już widzę, że ma hawoki, lepsze hawoki, więc będzie zdecydowanie cięższa walka, niż mi się wydawało. W każdym razie nie będę jej słuchał. Chcę, żebyśmy poszli na górę Fira Mountain. Czy to jest Fira Mountain? Tak, właśnie to jest Fira Mountain. Mamy 4 dni, żeby tam dojść. Ogólnie nie wiem, czy nie wydałem wszystkich pieniędzy. Muszę to w ogóle sprawdzić, ponieważ potem byłby przypał, gdybym było, że mam nagle pieniądze i nigdzie nie idę dalej. Zobaczcie, tutaj można zrobić. Możemy sobie tego nakupować i pobustować atak naszych towarzyszy. Więc. Don't mind me, no ja co jak co, ale ja to zrobię w takim razie. Bestie, czy jesteście nakarmione? Ty jesteś nakarmiony, ty, wszyscy nakarmieni. No i oczywiście Petal, nasz nowy towarzysz, będzie teraz się po prostu z nami ekspił, więc będzie też z nami zdecydowanie przyjemniej, tak? Okej, bo klikamy, tutaj mamy jakiegoś nowego, nowy cel. Jakaś specjalna rybcia. Tutaj wulkan jest taki, może z niego coś wyklikam jeszcze? Też coś wyklikałem, więc może będą jakieś łatwe pieniądze, żebyśmy mogli potem sobie wydać. Okej, czyli teraz lecimy. Go, nie boostuję czas. What? Czy wy sobie kpicie? Ja tutaj ledwo przyszedłem. Z tym moim nowym ziomeczkiem, który miał być w teorii, że jak powiem, kimś, kto będzie nam tutaj, wiecie, super expił, będzie się robił coraz mocniejszy i tak dalej. Po czym okazało się, że on po prostu wyszedł. Okej, czyli najwyraźniej będzie trzeba z nim troszeczkę, że jak powiem, się pobawić, jeżeli chodzi o... 5 agility można dostać. To ja mu teraz wcisnę. Będzie trzeba się trochę z nim pobawić, ponieważ jak widać, trochę by miał trudno z tym przetrwaniem. Ale, moi drodzy, to nie znaczy, że będziemy zawsze mieli takich przeciwników, tak? W końcu się okaże, że będzie ktoś, kto będzie zdecydowanie łatwiejszy do pokonania. O Jezu, z tego widzę, że grybowca czy czego tamkolwiek jest, trzeba będzie dłużej wyklikać. Może tym razem ktoś przeżyje. Proszę, naprawdę bym się cieszył, by ktoś przeżył. Pyk. Dwójeczka, pyk, jedynka naszego głównego ziomka. Podchodź teraz, leczymy jeszcze, dawaj, strzelaj tam. Dokładnie, strzelaj tam, nasza roślinka. Musisz po prostu przeżyć. Jeden co musi zrobić ta roślinka, przeżyć, tak? Ona nic więcej nie musiała tutaj nam pokazywać. Patrz, teraz leciał level, jedzie drugi level. Dwa levele mu wyskoczyły, więc będzie zacofanie już mocniejsze, tak? Będzie mógł trochę więcej przeżyć. Czy też po prostu będzie mógł w końcu coś zaatakować. Okej, znowu zrobiłem rzecz, która nie wiem, co zbytnio daje. Znowu ta rybka, która daje nam agility i będę ją mógł wrzucić do naszego... do cwaniaka i mamy teraz tego hawoka dużego, o którego się w sumie boję, więc nie wiem, jak to, że powiem, tutaj cała ta walka wyjdzie. Okej, nasz wąż tutaj się widzę rozpędził, zwiększamy nasz atak, zwiększamy regenerację naszego głównego ziomka. Źle złączyłem szybko, za szybko włączyłem, jak się nazywa, leczenie, więc mogą nam tutaj zaraz ludzie poginąć, ale jak widać, utrzymujemy się. Owszem, nam zginął nasz hardener, nasz tank i tak dalej, ale najważniejsze było to, że właśnie ta roślinka dostała aż 4 level 4,5 levela z jednej walki, więc, no mój drogi, no zasłużyłaś. Zasłużyłaś zdecydowanie, ty jesteś, kurczę, roślinką na to, żeby zwiększyć jeszcze bardziej damage, więc proszę bardzo. Mogę ci dać jeszcze, dałbym ci jeszcze agility, ale tego nie chcę, ponieważ ja potrzebuję to agility, żeby było w tym ziomeczku. Bo on musi zacząć troszeczkę szybciej przechodzić, że tak powiem, tą całą drogę, że po prostu ją na początku od razu blokował. Damage'u w sumie... Czemu ci nie miałbym żałować? No niby nie mogę ci tego dać, ponieważ mam już teraz wypełnione jedzenie, ale następnym razem jak będę miał takie... jak wydam sobie, znaczy uzbieram wszystkie pieniądze, to spokojnie będę pomyśleć o tym, żeby mu wszystko powrzucać właśnie w jego czy coś w tym stylu, tak? Okej, travel i lecimy. Ogólnie jeden problem jest z tym, z tej roślinki, znaczy z tych karmiących, bufujących rzeczy, że nie można tego zrzucać cały czas, tak? Trzeba powiedzmy się... zmęczyć, przejść jakiś dzień, bla bla bla, żeby cokolwiek w ogóle zadziałało. O nie, gościu. Okej, wzmocniam regenerację, włączę to jest nawet leczenie, żeby po prostu nasz hardener troszeczkę więcej przeżył. Okej, ten główny ziomek zabita, łańcuchy, znaczy lasery, pioruny muszą być szybko załatwione, pyk. Dokładnie, podchodzi, bęk gościowi twarz i mamy łatwy X. 327 X znowu skokuje, więc leci level, zaraz będzie, że będziemy mieli maksymalny i zdobyliśmy tutaj sporo hajsu oraz owocek. Ogólnie mam teraz też arkan na wyższym poziomie, będziemy mieli teraz rezurekcję, ale tego nie chcę, ponieważ mi się to strasznie nie podoba. Reach the top of the mountain, więc tutaj wchodzimy, jest tutaj znowu nasz rycerz. Ja się nie dziwię, jak to będzie jakiś, że tak powiem, mutacja. Let's go.
Mamy Seacliff, który mam nadzieję, że będzie miał jakąś lepszą umiejętność, jak powiem. Bestie, gdzie ty jesteś? Petalwind. A, że on się nazywa pewnie w takim razie Silky, coś w tym stylu. Healuje party za 116 HP. Nie siebie, party za 116 HP. Czyli nie dość, że on będzie sobie po prostu strzelał i atakował przeciwników, to jeszcze nas leczył. That's awesome! That's naprawdę awesome. To mi się strasznie podoba. W takim razie, teraz co my tutaj w ogóle mamy? Report back to Flazenga Infil. Aha, czyli muszę po prostu tutaj wrócić. Nie dziwię się, jak będzie, jak wejdziemy tutaj, że będziemy jej wrócić tu i wejść w to miejsce, ewentualnie w to miejsce. Master Forest lub Fire Pillar, coś w tym stylu, tak? Więc wracamy teraz do tego miejsca i musimy, no, że jak powiem, zreportować to wszystko, tak? Okej, klikamy sobie tą dziurę, ponieważ wydaje mi się, że coś może w tym być, tak? Jeszcze ani razu nic nie wyleciało, a już trochę poklikałem. Chociaż przejechałem się już na takim klikaniu, jeżeli chodzi o klikanie w stracha na wróble. Z tego nigdy nic nie wyleciało, więc nie wiem, jak to mniej więcej musi działać. Okej, okay, zbustujemy sobie damage, pyk, damage zbustowany, leczenie włączymy naszego głównego ziomka oczywiście. Teraz, o kurde, jak nas podbił tutaj gościu, nie pozwala sobie zbyt wiele, okej? Okay? Tutaj pyk, kolejny umarł, łatwy, że jak powiem, Beastmaster, tutaj level up, pyk, 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 superancko. Czyli właśnie, moi drodzy. Skoro, o, czemu ja tu w ogóle nie pomyślałem? Skoro ta roślinka urosła do wyższego poziomu, skoro mój snake urósł do wyższego poziomu, to ja może po prostu wziąłem wcześniej potwory, które w ogóle nie rosną do wyższego poziomu bez jakiegoś upgrade'u, albo jeszcze w inną stronę może być, że one mutują tylko w danym miejscu, tak? Ma to jakiś sens? Ma to jakiś sens? Przecież z tego może wyklikam coś jeszcze? Okej, okay, wyklikałem tą rybkę przynajmniej, więc jestem zadowolony. Będzie mieli po prostu możliwość dodania agility, więc dodam sobie do tego wtedy ziomeczka, tak? Podchodzimy tutaj, od razu szybko boostujemy damage, włączamy regenerację na naszym głównym ziomeczku i pyk! Kurna, w petrify tutaj nawalajcie. I uwaga, i pyk! Kolejny damage. I jeszcze raz, jeżeli się uda, to będziemy mieli nawet leczenie, ale tego leczenia nie potrzebowaliśmy, więc easy peasy. Okej, okay, levele skakują, znowu lecimy dalej. Travelujemy dalej, nie wydaje mi się, żebym potrzebował w ogóle tutaj ich karmić. Zobaczcie, tutaj oto klikam dalej. O nie, wulkan. Wulkan może z tego coś wyleci. Okej, okay, ta rzecz, która dalej nie wiem czym jest w sumie. Ale jak będę do sklepu, przynajmniej będę mógł zobaczyć co i jak, tak? Okej, okay, to jest lampa Alladyna. Tylko i szybko zwiększamy damage, regenerujemy życie naszym ziomeczku. Włączamy zaraz normalne leczenie, czy nie będzie trzeba? Okej, okay, włączy normalne leczenie. Przepychajcie tam w sumie dalej, tego Petrify musi szybko zlikwidować. Superancko, o nie. Trochę nasz tutaj tank dostał damage, ale spokojnie. Nasz tutaj cwaniak dualnie przechodzi do przodu i pyk! Znowu są martwi. Ogólnie się martwię, że niedługo mi przyjdą sąsiedzi, ponieważ mamy pół do pierwszej nad ranem. Ja między innymi testuję okno, więc jeżeli się wydzielam, to sąsiedzi z góry mogą to usłyszeć. W każdym razie tak, agility musi tutaj wejść, więc pyk. Dam mu jeszcze tylko jeden taki, o, tego, z tego go nakarmię, to jest tego, nakarmię, to jest tego, pyk. Pięknie, lecimy do, że jak powiem, ostatniego dnia naszej podróży. I wracamy w końcu do, jak to się nazywa, do naszego lodowego kraju. Okej, okay, z tego chyba się nie da nic wyklikać. Z tego chyba się nic nie da wyklikać, bo nie mogę po tylu klikaniać dalej, żeby nic nie było, to po prostu nie wierzę. Dawajcie teraz agility, przyspiesz się, no pędź tam. Zwiększamy damage, zwiększamy regenerację życia. Dawajcie, no załatwiajcie ich. On ma chyba tylko dwóch tych twardych saskłaczy. Więc w ogóle się nie martwię, to jeszcze się wyleczę naszych pyk. No banalna walka, moi drodzy, banalna walka. No level niestety chyba nie wskoczył, ewentualnie, że był już level na granicy, dlatego wskoczył. I teraz wchodzimy do B-Market i patrz, co my tu mamy? Enchant yourself with bright... Inteligencja, gościu, sprzedaje to wszystko. To też sprzedaje, ponieważ już to mamy. Food. Miodek, który daje 10 HP. Niby takie fajne, ale niekoniecznie. Nie, nic nie chcę tutaj kupować, mam 5500, więc mógłbym zobaczyć sobie karawany. Może... w tym mieście, co tu jest, ogólnie mógłbym to zrobić to sobie 400 HP więcej, ponieważ mamy 100 HP więcej, tak, więc to muszę wzmocnić i miałbym len storage więcej, ale wydaje mi się, że bardziej nam się przyda po prostu trening, więc idziemy po prostu do tego ziomeczka, chociaż nie, do niego nie chcę, chociaż wyjadę go do 1000, tego wyjadę też do 1000, tego wyjadę, o! Czyli oni muszą mieć jakieś wymagane statystyki, żeby ewoluować. W takim razie, może to muszę przeczytać po prostu.
Okej, okay, no tutaj to już wiem, że poleci w tą stronę, ale w drugą stronę już nie poleci, ponieważ mógł tutaj polecieć, ale nie zrobiłem tego niestety. Tu ja blokowałem tą stronę i jeszcze może być jeszcze wyższy poziom. Main stat, życie. Czyli jeżeli naszą główną statystykę będziemy rozwijać najprawdopodobniej, main stat, atak, to będzie się rozwijało. Tak? To miałoby sens? To jeżeli bym Arcane rozwijał, czy ja rozwijałem u niego Arcane, nie wydaje, chociaż samorosło Arcane. Więc co tu jest niby główną statystyką atak, jako siła. Sprawdźmy to. Wejdziemy teraz do sklepu, wchodzimy tutaj, wchodzimy sobie do Desert Gymu, idziemy do naszego ziela, będziemy na atak. Aha, mamy już na maksa. On jest czym? On jest kombatantem, jest strong życie, tak? Miałoby to sens? Nie. Co my tutaj mieli? Ranged undeveloped beast requiring a lot of food. Soul Strike, to mogłoby być Mystic, tak? Ale. Bo chciałbym go rozwinąć, naprawdę chciałbym go rozwinąć, ale czemu bym to rozdać mu? Okej. Okay. Udało mi się go zmutować. W co wejdzie teraz? Jaką formę? Karak, to. To nie jest ten od laserów? Poczekajcie, Gdzie to jest? Nie, karak, nie. Guide, Beast, to. Czyli jeżeli rozdam dobrze statystyki, to on się raz znowu rozwinie, tak? Weźmy do treningów. Ziel. Chociaż temu na pewno musiałbym życie zrobić, albo coś w tym stylu, żeby to rozwinąć. Tak, na przykład tak. 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 No ale temu to się już nie opłaca, ponieważ on tak się będzie po prostu teraz tankiem, ale tego... Mogę mu sobie bardziej damage zrobić? Mogę teraz mu bardziej damage zrobić. Ale mu zrobić mu teraz Arcane, na przykład. Do jakiegoś poziomu, ponieważ on teraz może być jakimś magiem. Aha, czyli to, co on przyjmuje teraz na klatę, to odbija się do nich. Jest melasem go zrobiłem! Nie! Ziomka, którego uwielbiałem za to, że strzela na dystans i tak dalej, zrobiłem teraz melasem, on teraz nie ma życia praktycznie. On będzie podchodził i umierał. Ale się zdenerwowałem. Ale dobra, no to wracamy tutaj i informujemy Flazengę, że zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Skipujemy. Defeat Fire Adept near Fire Cannon, czyli... Fire Cannon, to jest Fire Cannon, tak? Czyli, że muszę... Że jak powiem tutaj chodzić i... Okej. Okay. Czyli muszę pójść w tą stronę i potem wrócić. Okej, okay, no niech będzie. Niech będzie. No, troszeczkę się zawiodłem, ze względu na to, że zobaczyłem, że się robi nagle gościu melasem, no ale... Już tak, już niech tak zostanie. Dawajcie, Wulka, niech to poklika, może coś wyleci. Jeszcze jedna może sztuka? Okej, okay. 3 sztuki, więc będę miał 1500 do ogarnięcia. Nie wiem teraz, jak to mniej więcej powinno działać, tak? Okaże się teraz, że każdy będzie tutaj melasem. Dobra, na szczęście nie są melasami wszyscy. No ale... Ten tak czy siak mnie denerwuje. O nie, zrobiłem źle. Dawajcie, znaczy dałem umrzeć mojemu najlepszemu ziomkowi. Czy ja się mam zaraz znaczy okaże się, że ja przegram przy pierwszej walce? Tak, przegram przy pierwszej walce, czemu? Bo nie wiem, bo źle gościa zbutowałem. Ale jestem po prostu... Pathetic. Jestem pathetic. Nie udało mi się ogarnąć tak łatwej walki, tak? Okej, okay, no to jeszcze raz idziemy, tym razem nam się to na pewno uda. Nie wiem, tutaj troszeczkę, że jak powiem, skrzaniłem z tym, że nie włączyłem regeneracji. O, może to mogę pochnieć w końcu? Dawaj. Nie włączyłem regeneracji i tak dalej, więc może dlatego też się tak stało. Okej, okay, no to na pewno nie jest Fire Adept, tak? Chyba, że to się liczy jako ten ptak. Uwaga, lecimy, lecimy, go, 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 go! What the? Okej, okay, regeneracja na nim, leczymy teraz szybko. Dawajcie, zabijamy tego. Podchodzimy teraz do tego ziomka, pyk. Ciach. Dwóch załatwionych, no i dwóch sportów załatwionych, do widzenia. Mam nadzieję, że będą tak ich stworzyć, tamtych ziomków. Patrzcie, teraz im levele wskakują jeszcze, będą jeszcze mocniejsi. Ale to nie były Fire Adepty, więc tak czy siak nie jest to dla nas żaden plus. Mamy, tak czy siak musimy zrobić coś. No co na razie, jak widać, po prostu nie trafiamy. Okej, okay, dawaj, wybij mi to. Why? A nie, no żywko mi nie dał nic, no super, dzięki. To są Fire Adepty na pewno już, więc czegoś trzeba obawiać, tak? Bo to jest coś, co niby w teorii ma być tym najmocniejszym. Okej, okay, tutaj regenerację włączam. Da szybko leczenie. Dawajcie, go! Go, go, go! O nie, zabij nam już tanka. Musicie ich zabić. Okej, okay, zabijcie tamtego. O nie, o nie, o nie, o nie. Zwiększy damage, szybko! O nie. O nie, no nie zabiję ich, na pewno, nie ma opcji. No przecież to jest za mocne. Co ja mam z nim zrobić niby? Przez to, że z melasem jest teraz po prostu beznadziejny. Czy ja mogę coś zrobić, żeby on był nagle lepszy? Coś w tym stylu? Nie wiem, wejdę do miasta, po pierwsze muszę to sprzedać wszystko, tak? To muszę sprzedać, foody mogę zostawić, ale... Jestem załamany.
Jestem po prostu załamany. Desert Gym, bo ja muszę teraz tego Zila zacząłem wzmocnić. Żeby on cokolwiek robił, może, nie wiem, szybciej atakował. Może robił właśnie jeszcze więcej siły. Tak. Tak. To nie, ja nie wiem, co mam mu zrobić, żeby po prostu lepszy, tak? Może muszę po prostu level mówić i tyle. Jak będzie on level, to on wtedy będzie mógł dopiero levelować. Wszystko się to może stać, tak? Nie wiem. W każdym razie wchodzimy jeszcze raz do tej drogi. No zobaczcie, na pierwszym razem nam się udało. Wróciliśmy tak samo. Teraz zaczęły się schodki. Zaczęły się denerwujące schodki, których po prostu no nie trawię, tak? Super, dzięki, że mi cokolwiek wyskoczyło. Naprawdę, doceniam. I to jeszcze raz też nie są fire adepty, skąd właśnie te wodne. Dzięki. Dzięki, naprawdę. Dobra, tutaj robiliśmy regenerację. Pyk, włączamy sobie większy atak. Leczymy teraz ich szybko. Dawajcie, pyk. No z nimi wygrywam, tak? Z nimi jeszcze jakoś wygrywam. Powiedzmy, jest to dość łatwe. Poziom do kolejnej walki, już tak łatwo po prostu nie jest. Już tak łatwo po prostu nie jest i to mnie zaczyna martwić, tak? Okej, potrzebuję tutaj to mięsko z wulkanu, potrzebuję jakiś item. Pieniążki potrzebujemy, proszę. Dzięki. I znowu nie są fire adepty. Chociaż to może chyba jest fire adept, to może chyba się zajdzie jako fire adept, nie wiem. Zwiększamy damage, pyk. Zwiększamy leczenie, pyk. Dawajcie, szybko. Utrzymujemy się tym razem. No musimy to zrobić. Musicie zrobić, dobra, nasz tank zginął, niestety. Dawaj, niech tylko cwaniak się utrzyma i wtedy jestem zadowolony. Okej, utrzymuje się. Daliśmy radę, prosi, żeby to był fire adept. Czego oni się nazywają, bo ja w ogóle nie wiem, czy poprawnie wymawiam, tak? To jest fire adept. To nie były fire adepty? To gdzie ja mam je znaleźć? What? Chyba, że ja muszę wejść tutaj, dopiero będę, że jak powiem, walczył w momencie, kiedy wejdę sobie do wulkanu. Chyba, że to jest fire adept. To może być też fire adept, tak jako, że Beastmaster jako fire adept. Nie wiem. Dałbym już to ogarnąć. What the? To była przesada. Przepraszam bardzo. What the hell? Ja rozumiem. Mocne i tak dalej, ale w momencie. W jednym ciosie mnie tyle zniszczyć? Ale expa weszło. O, to był fire adept już przynajmniej. To już był przynajmniej fire adept, czyli chodzi o Beastmasterów, którzy jak widać są dość mocni. Okej, to mogę wyklikać? Nie mogę, to mogę wyklikać. Bo drzewko może wyklikam w końcu. Czy może coś z tego wychodzi? Nie, to fire adept nie będzie, prawda? To nie ma opcji, żeby był fire adept. O, dawajcie mi tutaj golda. Tutaj też golda jest sporo. Zwiększamy teraz damage, zwiększamy sobie regenerację tego ziomka, zwiększamy sobie, że znaczy leczymy nas. Szybko pyk. Dawajcie, pykać i tam. Muszę zobaczyć, jak wzmocnić sobie leczenie to z jedynki, bo to mi się najbardziej chyba przyda. Jeżeli chodzi o nasze przetrwanie całe. Okej, mamy też chest. Co to jest? Was is das? Przecież to leczenie. O! Damage się zwiększa, ale leczenie jak się zwiększa. Aha, muszę ich nakarmić 4 razy. O mój Boże, trochę będzie to trwało w takim razie. Okej, tak. Tak. Znaczy, trwałoby to zdecydowanie mniej, gdyby nie fakt, że leczę ich, że powiem, czymś takim, powiedzmy, mocnym, tak? Okej, no jeżeli wejdziemy teraz tutaj do... w ogóle Beast Equip, co to jest? Well, Up Egg Drop Chance. To było nawet spoko, ale nie chcę tego. Nie chcę jajków. Nie chcę zdecydowanie jajków, ponieważ wolę więcej HP mieć. Wejdziemy teraz do środka, czy to będzie, czy mogę tutaj kogoś spotkać? Nie mogę, czyli tutaj nic nie znajdziemy. Możemy teraz nie wracać w to i tamtej, będziemy chodzić cały czas, tylko że problem właśnie znaleźć tych fire adeptów. Bo jak na razie tak czekaj, jeżeli coś, no to nie możemy się zbytnio ruszyć z... No, fire adept, fajny fire adept. Nie musimy się zbytnio ruszyć w ogóle z miejsca, bo musimy tak czekaj tego, że jak powiem, dokonać. Okej, podchodzimy. Regeneracja, leczenie, zwiększenie damage'u. Dawajcie, go. Dobrze. Lecimy dalej. Pchajcie do przodu cały czas. Przeżyjesz tutaj, Zil. Dobrze. Let's go. Cała ekipa przeżyła, więc wszyscy są expa. Wszyscy będą mogli się wzmocnić. 333 expa. Super, Ansko. To mnie bardzo cieszy. No, każde takie wygranie całym teamem mnie będzie bardzo cieszyło, ponieważ wtedy po prostu będę mógł zrobić za darmo sobie, że jak powiem, statystyki, tak? Które pomogą nam po prostu w przyszłych walkach. No czemu to nie jest fire adept? Czemu nie chce mi ich dać? Rozumiem, że są trudni, coś w tym stylu, ale bez przesady, nie? Są aż tak trudni, tak? Bo to jest regeneracja, to jest powiększenie damage'u, teraz szybko leczenie, odpaliłem. No, ja tą jedynkę jeszcze strasznie źle używam. Strasznie źle tą jedynkę używam, ponieważ powinienem chwilę poczekać, dać się komuś zmarnować życie, dopiero bym ich wyleczył. A ja tak, widzę sobie, że podchodzą moi ziomkowie, podchodzę jeden. I po co? Nie wiem. Dobra, zwiększam mu jeszcze 1004. Oho, ho!
To był damage. To był, moi drodzy, damage. Zobaczcie, 666 expo. I ja mógłbym to zdobyć właśnie, żeby sobie wyexpić naszego, jak się nazywa? Roga, tak? Żeby miał troszeczkę wyższy level, a tak? Niestety nic nie zrobi. Patrzcie, maksymalny level petala, tak? Petal chyba jest jeszcze, powiedzmy, z możliwością z upgrade'owania jeszcze, więc jeżeli dobrze rozumiem statystyki, to może bym mógł to zrobić, tą ewolucję. Ewentualnie mógłbym chyba powinienem ogólnie poszukać w internecie, więc jak tę ewolucję robić, ponieważ jak na razie robię wszystko na wyczucie, tak? I mogę rozdawać jakieś statystyki, które w ogóle nam się nie przydadzą, a tak tylko by było zdecydowanie łatwiej, więc okej. Okay. Zwiększamy damage. Ej, halo. Okej, zwiększamy damage, dziękuję. Leczenie teraz musiałem wejść, ponieważ nie chciało wejść moje statystyki. Zobaczcie, jeden z... raczej jest Venom i cwaniak. Niech tylko... Chciałem powiedzieć, niech tylko rok przeżyje. Co się stało? Zginął. No god damn it. Tak nieszczęśliwym być. Okej, okay, teraz Zil też padł i zostały tylko dwie osoby, które mają maksymalny level, więc tak czy siak niepotrzebny jest im EXP. No. Why? Just tell me why. God damn it, błagam, żeby chociaż teraz się pojawił ten. Jak się nazywa? Fire Adapt, czy jak to tam się nazywa? No i. Ale to gra mnie nienawidzi. Naprawdę ona mnie nienawidzi. Znaczy, może teraz to mogę sobie zrobić level, tak? Ale. Ja mam się z tego cieszyć. Nie mam żadnego pojęcia. Okej, okay, leczymy go. Dostajemy damage. Teraz czekamy. Okej, okay, leczymy. Proszę, nie zgin mi rog. Rok, ty amatorze, no naprawdę nie możesz przeżyć dłużej niż 3 sekundy w tej walce. Ja rozumiem, że to nie jest tak łatwe, żeby być cały na nogach, tym bardziej, że jesteś na początku, tak bla bla bla, no ale kurna, no gościu, jesteś... Czy powinieneś być tankiem, a grasz jakbyś był jakimś, kurna, jakbyś był miękką fają, no nie oszukujmy się. Co to daje? 400 HP, to już jest coś wartego zakupu, więc to zakupimy. Wejdziemy teraz szybko do Beasta, wejdziemy sobie, nie, equip, to zakładamy, to będziemy zaraz, to zaraz pójdziemy sprzedać, więc chodzimy do sklepu jeszcze raz, to sprzedajemy. I teraz, zaraz do was wrócę, ja znajdę jak ewoluować nasze potwory, ponieważ jeżeli wejdziemy sobie tutaj, wejdziemy sobie w Zila, możemy go ewoluować. Jeżeli wejdziemy sobie w naszą roślinkę, możemy ją ewoluować. Jeżeli wejdziemy sobie naszego roga, też możemy ją ewoluować, więc chcę zobaczyć, co powinienem rozdawać, żeby to wszystko dobrze działało, więc zaraz się widzimy. Dobra, tak więc mam listę na drugim ekranie. Nie, mogę wam nawet ją pokazać, że tutaj istnieje ta lista, żeby nie było, że wymyślam. I teraz idziemy zająć się właśnie ewolucją. I kogo bym najbardziej chciał ewoluować? Wydaje mi się, że Zila, ponieważ Zil poszedł w coś, czego zbytnio nie chciałem. I teraz, aby go ewoluować, potrzebujemy zwiększyć i siłę, i damage. Damage u niego już dużo zwiększyłem, więc wydaje mi się, że teraz tylko została mi siła do zwiększenia, tak? Więc jest nas Zil, gdzie jest nas Zil? Zil, tak chodzi o siłę, więc robimy to. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, bardziej nie mogę, damage. Wymaksowany, więc teraz jeżeli wbije nasz level maksymalny, Zil powinien ewoluować. Teraz lecimy dalej. Chciałbym teraz zwiększyć naszego roga, ponieważ on powinien bardziej tankować. I żeby go zrobić, potrzebujemy wymaksować, znaczy wymaksować, zabrać jego życie oraz siłę, więc gdzie jest rog? Gdzie jest rog? Rog jest tutaj, jego życie i siłę, więc życie no zdecydowanie musimy mu tutaj zwiększyć. I siłę. Tutaj siły już więcej nie możemy zrobić, życie może możemy, ale na razie tego nie sprawdzimy. Więc te dwie osoby na razie nam zostały wymaksowane. Teraz musimy lecieć dalej po expenie tych Fire Adeptów, więc... widzimy się, jak te Fire Adepty po prostu wyłapie, ponieważ nie warto chyba wam pokazywać, jak je po prostu pokonuje, skoro wiemy, że i tak będę chodził lewo, prawo, lewo, prawo, aby ich znaleźć, więc zaraz widzimy i zobaczymy, co wtedy nam powie nasze kubita z Fire Kalno, tak? Fire... wiecie, z tego miasteczka. Uwaga, Rock mutuje, moi drodzy, akurat złapali się na ten rak, zrobił się w Grokinga, czyli maksymalna forma, jeżeli chodzi o roga. I teraz jeszcze Ziel mutuje w coś, co się nazywa Carapace. I mam nadzieję, że ten Carapace, czy cokolwiek to jest, jest czymś dystansem. Ja chcę, żeby on wrócił do dystansu. Nie wiem, czy jak się stanie, naprawdę nie wiem. Grając w Beast Immunity, to ja ta... 2,5 sekundy na nieśmiertelność. 2,5 sekunda nieśmiertelność. Nie wiem, czy to nie jest lepsze od właśnie leczenia całego, bo mamy także to leczenie, jak powiem, od... naszej roślinki, więc chyba to zmienię. Więc pyk, wchodzi nasza nieśmiertelność. Beasty, tutaj muszę chyba dwie osoby dokładnie, kurna, wyleczyć. Zobaczcie, widzicie? Zil wrócił do Renza nagle.
Jakim cudem, nie wiem, ale wrócił do range'a. Maskiel, jakim jest Impel, czyli Reflect, to jest 160 mele ataków, które atakują. Czyli jeżeli zadałem na ktoś 100 zdaje, to dostaje 160. Mamy King Stompa, Summon Spikes that knock all enemies into the air, dealing, o mój Boże, 286 damage'a i to jeszcze z podbiciem, więc coś pięknego. Teraz tylko muszę sobie po prostu wszystkich tutaj, że jak powiem, nakarmić, więc lecimy do sklepu. Musimy być do sklepu zdecydowanie. Musimy sobie pokupować jedzonko, które będzie to jakieś najlepiej tanie. Wiecie co, to 8, to po 8 kupię, więc tyk. To sobie sprzedam, to sobie sprzedam. To w sumie mogę pokupować, to mogę pokupować. I teraz jeszcze pytanie jest, czy jakoś nie wexpiłem na wyższy poziom jeszcze? Przecież tu jest, no on już nie może być na wyższy poziom, bo jest z tą stroną poleciał. Rock nie może, Zil nie może, Petal. Czy ty możesz pójść na wyższy poziom? Możesz pójść. Jeżeli dodam ci Arcana i siły. Okej. Arcane i siła, da się to zrobić, więc wchodzimy sobie tutaj. Arcane i siła, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Petal? Arcane i siła, więc Arcane, powiedzmy, pyk. Okej, bardzo nie mogę teraz, siła na pewno, nie, tak strength, pyk. I mamy mutację naszego Petala, co on wyjdzie? To będzie Jolkif, to jest jakby taki kurna, drzewo annosowe, drzewo jajkowe, coś w tym stylu. Ale pytanie jest tylko, to muszę nakarmić, tutaj muszę nakarmić w ten sposób, tutaj zrobię sobie w ten sposób. Teraz jeszcze jest Joke, który ma Blowing Whistle, removes all negative effects and hits 1650 hira daje wszystkim! Jeszcze jest rangedem! Ja wygrałem w życie, moi drodzy, w tym momencie. Wchodzimy do miasta, Flazenga. Czy pozwolisz nam się ze sobą bić? Skip. Win the Fire League at the Fire Pillar. Czyli musimy iść na Fire Pillar. Czy musimy tu pójść w to miejsce? W takim razie w tym momencie zakończymy nasz odcinek z gry Caravan Beast. Odkryliśmy, jak zajebiście, przepraszam za to słowo, mutować naszych towarzyszy, więc nas będą zdecydowanie mocniejsi, zdecydowanie będą więcej robić, będą jeszcze wylewelować, więc ich statystyki polecą w górę, zdobędę pieniądze, bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Także na razie udamy się do Fire Pillaru, czyli miejsce, które będziemy mutować już jutro. W następnym odcinku. Ja się domyślam, że jeżeli macie próba, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie, zostawcie subskrypcję. Jeżeli znaleźliście gierki dla mnie, to zostawcie je w komentarzach. Jeżeli je znajdziecie, to się też pochwalcie w komentarzach. Takie szybkie pożegnanie. Ja się domyślam, idę nagrywać kolejny odcinek, bo to jest teraz no świetna zabawa. Ja się domyślam, siemanko, peace. Yo!